Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Rozpoczynamy wyścig kolejnej rundy DTM na torze Nürburgring w słonecznych, jak dzisiaj, Niemczech. Na prowadzeniu do wyścigu wyruszy David Clark, drugie miejsce Adam Show, trzecie miejsce Tomasz Kawecki, czwarta pozycja Lukas, piąta pozycja Michał Mazurek, szósty Szymonek, siódmy Rosiu, ósme miejsce to jest Brian Faron, dziewiąty Fory, dziesiąty Chris Kaczmarkiewicz. Następna dziesiątka to Oldraxer jest 11, 12 Michał Gumelan, 13 Brolec, 14 Śmigiel, 15 Bomberman, 16 Wiwik, 17 Alfik, 18 Anonak, 19 Michał Płachecki i 20 Tom Isbrus. Także jak widzimy, pora, frekwencja na wyścigu 20 zawodników. Liczymy, że wszyscy dojadą w komplecie do mety. Z całego serca wszystkim życzymy dobrego wyniku. Warto nadmienić, że w przygotowaniach do wyścigu wzięło udział aż 25 zawodników. Pojawiło się na serwerach. Wszyscy mozolnie trenowali, nabijali swoje okrążenia. Największym zapałem w przygotowaniach do wyścigu wykazał się tutaj Michał Melan. Widzimy, że pokonał aż 422 okrążenia. Dużo również okrążeń zrobił Chris Kaczmarkiewicz, równie ostro trenował Tomasz Kawecki, Bomberman, Alfik, nasz ulubieniec, kto tutaj jeszcze, oraz Lukas. Wszyscy ci zawodnicy mają grubo ponad 100 okrążeń. Tak, ponad 400 okrążeń to jest naprawdę element i rekord u nas w lidze, żeby aż tyle wykonać. Przynajmniej jak na razie, to dotychczasowy to jest rekord. Także oczekujemy jakiegoś na pewno dobrego rezultatu po Michale. A teraz uwaga, bo już się ustawili wszyscy na starcie. Zaraz zapalą nam się światła. Folii jeszcze tak, tutaj już widzę. Mamy wszystkich zawodników na prostej start meta. I ruszyli. Oj, zaspał nam David Clark od razu na starcie. Tomasz Kawecki, bardzo dobry start. Bardzo zaspał także Michał Omeran. No i to już prowadzenie Adam Show. Już atakuje pierwszą pozycję. Oj, zakręt. W czołówce czysto. Tomasz Kawecki w drugim. Brian próbuje zaatakować Davida Clarka. Za nim już Szymonek i Mazurek. No i mamy pierwszego pecha. Doszło do kontaktu. Rosiu. Niestety. Kolejny jest kontakt Folii od Racer. Co za kraksa. Uj, nie. Jeszcze. O, tam jakieś chyba elementy na torze pogubione, aerodynamiczne, także na pewno będą szybkie zjazdy do pitstopów. Ktoś stracił ten zderzak. Jest to bodajże Oldracer, 11 miejsce. No chyba Folii, bo to było zderzenie z Oldracerem. Ale jak ktoś go omijał, akurat to mi się wydawało właśnie, że to był Danona w tym momencie, bo u Folego widzę ten zderzak, a u Danona takiego go nie było. W tym momencie Śmigiel walczy z Omelanem o 10 pozycję, 9. Na 9 pozycję w tym momencie wysuwa się Michał. No zobaczymy. Ile doświadczenia dało mi to okrążenie. Warto też nadmienić, że zaszły pewne zmiany teamowe i w tym momencie Michał razem z Łukasem reprezentują barwy nowego zespołu o chwytliwej nazwie, ale urwa. Dźwięcznej. Tak jest. Miejmy nadzieję, że nie przełoży się to na uszczerbki w elementach aerodynamicznych ich pojazdu. Powoli klaruje nam sytuacja. Na prowadzeniu niezmiennie Adam Show, drugie miejsce Tomasz Kawecki, trzecia pozycja jest to Lukas z nowego teamu. Folego mamy właśnie w boksach, podjechał się naprawdę, zobaczymy. Czwarte miejsce zajmuje Brian Faron. No i piąta pozycja David Clark.
Michał Mazurek w tym momencie dobiera się właśnie do tylnego zderzaka Davida Clarka. Dojeżdżamy. A z tyłu tuż do szykany. Szymonek. Na razie bez jakichkolwiek zmian pozycji. Zobaczymy, jak rozwinie się to na następnych okrążeniach. Tu może dojść do ataku na T1. No na pewno te pierwsze okrążenia będą zacięte, zanim nam się rozjedzie stawka, na pewno będą jeszcze zmiany pozycji, także liczymy na dobre pojedynki. I to będzie atak udany. Czy zwycięski, następny zakręt jest w lewo, także chyba się uda, tak jest. Atak awansuje nam na atak Mazurka na Clarka, niestety. Nie powiem, się to wykorzystać. Mamy kontakt. Zblokowane koła w aucie Szymona. Warto tutaj nadmienić, że Szymon razem z Alfikiem przesiedli się z Mercedesa na Audi. Podobno jest to długofalowy kontrakt. Tak jest, nowy kontrakt z nowym zespołem. Jak widać, jeszcze troszeczkę upłynie czas, zanim i auto, i kierowca razem się dotrą. I znowu kolejny wyjazd Szymonka i traci czas i tu już za jego plecami już słyszymy silnik BMW, czyli jest to Chris Kaczmarkiewicz, który też bardzo ostro trenował i w tym momencie przymierza się do Szymonka, ale jeszcze nie ta szykana. A w czubie Tomasz Kalecki próbuje ścigać Adama Szoła. A tutaj jakieś problemy się udają, również Browek już się przymierza. Do 11 pozycji, prosta start meta. Kto pierwszy dojedzie do T1? Pojedynek dwóch Mercedesów. Czyżby odwracać na jakieś awarie przedniego zawieszenia? Troszeczkę dziwno parabolą. I mieliśmy tutaj odważny atak Broveksa. Zwycięski. Mamy atak Bombermana na Alfika i czy to będzie atak udany? Traci tempo i traci kondycję. Jak wiemy, seria ten bardzo tak. Co ten Alfik robi? Jeszcze go spycha. No także bojowe nastawienie. No pewnie sędziowie będą mieli sporo roboty. Padło takie zdanie, że możemy się spodziewać ostrej strzelaniny na torze. Jak widzimy, wymiana ciosów trwa. Alfik bez precedensu zyskuje kolejną pozycję, tym razem na Michale Placheckim. Chyba ma jakieś problemy, Michał. Chyba tak, i Alfik już w tym momencie, pozycja numer 14, także bardzo odważna, agresywna jazda Alfika. Widzimy w boksach jakieś poruszenie w teamie Michała, ale no zobaczymy. No i mamy, proszę Państwa, tymczasem atak na pierwszą pozycję, tak jest, ale Adam, myślę, tanio skóry nie sprzeda. Szybko bardzo dobrze tutaj po wewnętrznej przyblokował. Teraz chodzi na wewnętrzną Kawecki. Nie, zamknął również drzwi, również szybko. Bardzo czujny Adam szybko reaguje na te zapędy, zakusy Tomasza. O, Tomasz na pewno chce udowodnić w tym wyścigu, że jednak jest dobrym kierowcą. Przypomnijmy, że ostatnie dwa wyścigi no niestety nie należały do zbytnio udanych. W jednym niestety naszego tutaj również ulubieńca, czyli Kinga. Problemy natury technicznej w pierwszym go wyeliminowały, a w drugim natomiast doszło do niefortunnej sytuacji, kiedy to pomylił drogę na torze i pojechał inną alejką niż powinien, jakąś boczną. A czego my nie widzieliśmy? Co skutkowało czarną flagą. Czego my nie widzieliśmy? Szymonek uporał się z Mazurkiem. No i w tym momencie przed sobą ma Davida Clarka. Ja jestem ciekaw, kto pierwszy zjedzie na pistę. Sądząc po ostatnich wyścigach, prawdopodobnie będzie to Brian Farrell. Zobaczymy. Po live teamingu widzimy, że Tomasz Kalecki na ostatnim okrążeniu miał dobre tempo, aczkolwiek już to się zmienia i w tym momencie okrążenie najszybciej przejechał Adam Show, minuta 26:37. Tak, bardzo dobre tempo lidera. Tomasz. Ale drugie najszybsze okrążenie ma 20 Foli w tym momencie, minuta 28:53. Foli ma czysty tor.
może sobie pozwolić na więcej. No i w tym momencie Szymonek spada znowu na siódmą pozycję. Proszę Państwa, mamy znowu jakąś masakrę. Jakiś kontakt chyba Altiga z Bombermanem znowu, bo Bomberman ląduje poza torem. Dać kolejną pozycję, obecnie jest już 17. Blisko przygodę miał, blisko styczność z bandą Bomberman nam tutaj zaliczył. A doszło to podczas ataku Bombermana na Alfika. No, Alfik dzisiaj walczy, no nie wiadomo, czy to jest do końca regulaminowe. Walka na śmierć i życie. A zobaczymy, zobaczymy. Wszystkim tym na pewno zajmie się komisja po wyścigu. A w tym czasie znowu atak Kinga na Adama w T1. Adam znowu wybiera wewnętrzną, bardzo mądrze blokuje. Zobaczymy, jak kolejne zakręty. Również przyblokował wewnętrzną. Po obejrzeniu no i niestety Tomasz nie ma miejsca, gdzie się wcisnąć. Po obejrzeniu powtórki zauważyłem, że jednak nie doszło do kontaktu między Alfika a Bombermanem. Bomberman wpełnił błąd na wyjściu przy próbie ataku na Alfika i po prostu wyleciał poza tor. Alfik tutaj nie miał nic do powiedzenia w tym momencie. No tak, warto nadmienić, że jest to dosyć techniczna pętla, aczkolwiek krótka, aczkolwiek techniczna. Bomberman już wyprzedza Michała Pochewskiego. Tomasz Kawecki jednak traci do Adama Show. Już jest sekunda 0,57. A tymczasem, że ci przerwę, ósma pozycja i siódma, a będzie walka. Chyba Szymonek jakieś tam problemy, bo widzimy, że traci tempo. Tu za jego plecami Chris Kaczmarkiewicz. Dosyć odważnie tutaj obchodzi się starkami. Tak jest, tak. Być może jednak ten samochód używa bardziej opony niż jego poprzednie auto. No zobaczymy, tak, jak to się rozwinie. Umiał oszczędzać jednak. Najmniejszą ilość pistopów jeździł zawsze. Mniej niż reszta albo równo z tymi z innymi. No jeszcze ciekawe, jaką strategię obiorą zawodnicy na ten wyścig. Z rozmów przedwyścigowych tutaj usłyszałem od niektórych kierowców, że są dwie możliwe strategie. Zobaczymy, kto pójdzie jaką drogą. No jak wiemy, ostatnio im mniej zjazdów, tym lepsze rezultaty na mecie. A zobaczymy, kto będzie popełniał po pierwsze mniej błędów i kto w jakim stopniu będzie w stanie zadbać o swoje opony. Skoro już powiedziałaś o tych dwóch strategiach, to może nadmienisz, jakie to są strategie? No jedna przewiduje dwie, druga trzy wizyty w boksach, także zobaczymy, jak to się rozwinie. No i tutaj kolejny błąd Danonka, 18 pozycja. Tutaj troszeczkę wyspinowało auto w tej trudnej sekcji pierwszych zakrętów. Ale już Danonek się uporał, wrócił na tor i bierze znowu udział w wyścigu. Być może po tych pierwszych drobnych kolizjach coś się nie trzyma tak jak należy w aucie Danonaka. A w tym czasie Lukas bardzo dobre tempo i już dojechał do prowadzącej dwójki. Lukas w tym momencie zajmuje trzecie miejsce. I myślę, za chwilę, będzie atakował. Jak tak dalej pójdzie, będzie dobierał się nam do Tomasza Kaweckiego, Lukas który jakieś ma problemy chyba. Lukas obecnie jeździ najlepszym tempem. Pomijmy ostatnie okrążenie w czasie. 24,481. No, jest to bardzo dobry rezultat, jak na początkową fazę wyścigu. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Jesteśmy na ósmym okrążeniu i widzimy, że z ciekawszych sytuacji on zjeżdża do boksów. A na 13 miejscu walka o 12 pozycję. Miguel bardzo odważnie, tuż za plecami Broweksa. Straszy go, straszy. Bardzo ambitna postawa. Zobaczymy, czy uda mu się wyprzedzić tego doświadczonego, szybkiego zawodnika. Mazurek bardzo blisko Clarka.
A tymczasem kilka pozycji dalej, Alfik przez chwilę zabierał się tutaj do Bibika, ale błąd na wyjściu z zakrętu i troszeczkę Alfik Mamy tracił. Atak Mazurka na Clarka, ale chyba udany, nieudany. A tymczasem Tomasz Isbruk zaliczył swoją pierwszą bitę w boksach. Jest to tym samym pierwszy pit stop, który został wykonany po znany opon. Tak jest, tylko w tym momencie zajmuje 20 pozycję, jest już zdublowany przez większość zawodników. Zaraz David Clark będzie się dobierał do Briana Farona. Już go mamy podwójny nawet atak. Zabiera się także Mazurek za nim. Co tu się wydarzy? Trójka zawodników walczy. Tak, jest to walka o czwartą pozycję. W momencie Brian Farron broni Schweizer lokaty, ale szerokie wyjście i będzie na pewno walka na dojeździe do tej szybkiej ostatniej szykany. Brian ma w tym momencie straszną sytuację. Ale widzimy, że bolid Briana jest całkiem szybki na tych prostych i obronił tą swoją czwartą pozycję. Zobaczymy, jak to się rozwinie na kolejnych okrążeniach. I opony dadzą znać o sobie już na tej wczesnej fazie wyścigu. Jak widzieliśmy w bolidzie Tomasa, teraz już niezbyt dobrze się spisywały i widzimy kolejne zjazdy do boksów, już w boksach Tomasz Kawecki, wicelider. Mamy atak Mazurka na Briana Farona i... Tak jest, dojazd do T1. Mamy atak udany. No i Michał Mazurek jest chyba, kontra. Jest chociaż kontra, łatwo ale Brian tak zaraz nie oddaje swojej pozycji. Nie jest. Ach, jakże zacięta ta walka. A za Szymonkiem już Chris, no tutaj może się dać. Tutaj widzimy, zawodnicy walczą o wszystko, z zakrętu, mamy zakręt. Trójkę w ramię, Chris, koło w koło, kontakt. A za nim kolejny kontakt Davida na Michale. Mamy spina, jeden kontakt z Szymonkiem. Poważne uderzenie Szymona w Michała Mazurka stojącego tam w poprzek toru i Michał w tym momencie zalicza bandę jeszcze, traci elementy aerodynamiczne, odpada maska, no i już popsuty wyścig Michała, niestety. 8, 10 okrążenie. W tym momencie Michał spada nam na 11 odległą pozycję, na pewno nie jest pocieszony. No, wyobrażam sobie, co teraz w tym momencie dzieje się w głowie tego zawodnika. Cóż za złość, cóż za emocje. Ale do końca jeszcze dużo okrążeń. Życzymy Brian Michałowi, żeby jak najlepiej się pozbierał i jak najszybciej wrócił do walki w czołówce. Sprawcą tej sytuacji całej, wypadnięcia Michała Mazurka, był David Clark, który... No, także nasz angielski kolega również bardzo ostro. No, jak widać, klimat Niemiec udziela się wszystkim. I mamy znowu atak w T1 i tym razem Old Racer atakuje Michała Omelana, tutaj naszego czarnego konia. Który już jest piąty. Miejmy nadzieję, że tym razem nikt nikomu nic nie urwie. Odbywa się to bardzo czysto, chociaż Michał teraz bardzo odważnie wchodzi na wewnętrzną i już tutaj znowu chce odzyskać swoją bardzo dobrą czwartą pozycję, jednak Old Racer nie daje za wygraną. Wiemy, że warunki są twarde niczym tutaj żelazne pięści Witalija Kliczko. DTM to jednak sport kontaktowy, no ale... Powiedziałbym, że nawet bardzo kontaktowy. Te konstrukcje chyba są jakieś wzmocnione, bo zawodnicy bez pardonu przepychają się. W tym momencie Tomasz Kawecki tuż już za Old Racerem i będzie tutaj aspirował do czwartej pozycji. Zobaczymy, jak tym razem ten atak przebiegnie. Dojeżdżamy do ostatniej szykany. Tomasz opóźnia hamowanie, Old Racer również. Zawodnicy szeroko poza linią jazdy. I Old Racer na szczęście zjeżdża do boksów. Tomasz ma czystą drogę przed sobą, czysty tor. Może teraz jechać swoim jakże szybkim tempem. David Clark również w boksach. Także mamy już pierwsze zjazdy. Zobaczymy, kto jaką taktykę obierze. Oj, Danonak, znowu wyjazd i znowu banda. 19 pozycja, no jakoś ten zawodnik nie może się uporać ze swoim bolidem. Być może zbyt duże ryzyko w zakrętach. No zobaczymy, może uda mu się jednak ukończyć. A tymczasem nie uwierzycie państwo, kto jest na prowadzeniu. W tym momencie pozycję lidera ma nie kto inny jak... Chris Kaczmarkiewicz. Tak jest.
No ten zawodnik jeszcze nie był w boksach, na pewno zjedzie, ale zobaczymy, może to jest jego strategia, może zwietrzył tutaj swoją szansę. W boksach jeszcze Chrisowi wszystkiego najlepszego. W boksach jeszcze nie mieliśmy ani Chrisa, ani Michała Mazurka, ani Bibika, ani Michała Pocheckiego oraz jeszcze w boksach nie był nasz zwiedzacz rowów Danonak. No i w tym momencie już Chris zjeżdża do boksów. Byli 12 okrążeń, to był ten kres możliwości opon w bolidzie Chrisa. Zobaczymy, i w tym momencie na prowadzeniu znajduje się nam Adam Show. Drugie miejsce zajmuje Tomasz Kawelski, który już był, przypomnijmy, w boksach. I trzecie teraz miejsce Lukas. Miejsce numer 5 i 6, walka Mazurek i Brooks. No w tym momencie jest to walka już o trzecią pozycję, bo widzimy, wyprzedzili Chrisa, zagrywającego się jeszcze w boksach. I Tomasz i Brooks. Proszę bardzo, wysuwa się na trzecią lokatę. Zawodnik, który startował, warto nadmienić, z ostatniej pozycji. Ale z tyłu już za nim jest i Brian Farron, i David Clark. No i Brian, no, oczywiście już atakuje. Się jak w kalejdoskopie. Jakaś pomyłka, bo Tom Iris Brooks jest 20 nadal. A to chyba tutaj jakiś problem z telemetrią. No, był dublowany już. Prawdopodobnie jakaś pomyłka zaszła. Tak samo Danonek już ma jedno okrążenie. Krótko mówiąc, Tony po prostu się oddublował. No niewątpliwie na tym etapie wyścigu jedzie dużo lepszym tempem niż czołówka, jak widać. Aczkolwiek po tej sytuacji ze startu raczej wysokiej pozycji nie uzyska. No i po raz kolejny, kolejna już wizyta Danonka na poboczu, także widzimy, że chyba ciekawsze rzeczy dla tego zawodnika dzieją się poza torem niż na torze. Albo jakieś duże problemy z autem. Zjeżdża. No chyba tak, bo w tym momencie zjeżdża do pitu. Zobaczymy. Ojej, jeszcze co tym razem. Z bandą na samym zjeździe. Być może tam te kontakty w początkowej fazie wyścigu, może w tych kontaktach ucierpiał mocno ten bolid i już nie jest w stanie zawodnik jechać swoim tempem, a na pewno nie jest w stanie utrzymać się w linii toru. Wynik również w pit stopie. Poli wykonał swój drugi zjazd. No nie układa się temu zawodnikowi jednak. A tymczasem na 14 okrążeniu najlepsze tempo prezentuje Tomasz Kawecki, minuta 26,54. No i jest to przeszło 0,8 sekundy szybciej niż lider Adam Show, który w tym momencie właśnie poprawia swojego bestlapa i legitymuje się w tym momencie najlepszym czasem, minuta 24,45, także natychmiastowa odpowiedź lidera. Rekordy we wszystkich sektorach. Alfie atakuje Wilka, prawdopodobnie niedługo dojdzie do... Oj! Spycha Wilka na bok. No także... Barda, walka. Miał niedobrzone opony Bibik, ale jednak tutaj Alsik przesadza. Na pewno będą zgłaszane tutaj pretensje na tego zawodnika, byłoby nie było naszego ulubieńca, ale dzisiaj chyba... Ale popatrzmy, Alsik chyba wie, że popełnił błąd i poczekał, przepuścił Bibika, oczywiście teraz wraca do barki. Zachował. Brawo. Ale jakaś ta poranna kawa musiała być naprawdę jakiejś niebywałej mocy, bo tutaj bardzo twarda postawa Alfika. Bardzo waleczna, z czego się cieszymy, aczkolwiek inni zawodnicy nie mają na pewno z nim łatwo na torze. Musi uważać, bo już woli siedzimy na ogólnie. Tak, na pewno będzie atak w pierwszym zakręcie. Znacznie większa prędkość. Jest 16 okrążenie, pierwszy zakręt, Foli dużo większa prędkość i tym razem bez problemu. W tym
momencie Alfie będzie dublowany, zobaczymy jak przebiegnie ten manewr dublowania. No bez problemu, Adam Show mija naszego ulubieńca. A w tym momencie nasz typowany czarny koń, tytan przygotowań, czyli Michał Melan, zajmuje 11 miejsce. David atakuje Briana w tym momencie. Jest to walka o pozycję numer 4. Zobaczymy, wychodzą już na... A nie, przepraszam, moja pomyłka. To nie jest startnota. No ale tak, tuż za tylnym spoilerem Briana znajduje się nasz tutaj angielski znajomy, David Clark. Teraz mamy dłuższą prostą, więc może spróbuję zaatakować. No ale z tego co widzieliśmy, Brian był bardzo szybki na tych prostych odcinkach. Zobaczymy jaką prędkością dysponuje auto Davida. Całkiem nieźle utrzymuje się za Brianem. Ostatni zakręt, bardzo blisko David, to później hamowanie. Ale Brian ma dużo lepsze wyjść na prostą, no i tutaj na pewno nie ma mowy ataku w pierwszym zakręcie. A tu za nimi pozycja 6-7, Tomasz Kaczmarkiewicz i Thomas Winsbrooks. I jest atak z Chrisa. A nie, to jest dublowany zawodnik. Ale Chris bardzo dobre tempo. I już zbliża nam się do szóstego Szymonka. Zbliża do Davida Clarka. Także jak widzimy, sytuacja po pit stopach, znowu nam się stawka zagęszcza. Bardzo dobrze, bardzo jesteśmy ciekawi tych pojedynków. David prawdopodobnie dostanie jakąś karę za tą przygodę z pięcioma innymi zawodnikami, czterema. No zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała z karami w przypadku Alfika. Bardzo prawdopodobne, że tam też będą jakieś reprymendy. Myślę, że tymczasem Luka zbliża się do drugiego Tomasza Kaweckiego. Lukas bardzo odważnie atakuje tutaj tarki, nawet bym powiedział, że skraca sobie troszeczkę tą linię wyścigową. No już zobaczymy jak komisja sędziowska, jakim okiem na to spojrzy, czy przychylnym, czy bardziej krytycznym. W tym momencie mamy już 4-5 zawodników zdublowanych. 6 już teraz nawet. Nikt do nich dołączył. Adam Show, problemy na wyjściu. W tym momencie Vivik rozdziela Adama Show i Polaiga. A nie, Polin jedzie za Vivikiem. Próbuję go dogonić, zobaczymy jak będzie wyglądał ten atak. Bo jednak idzie dużo szybciej od Vivika. Jak widzimy po czasach, Lukas zbliża nam się tutaj do Tomasza Kaweckiego. Będzie za chwilę walka o drugą pozycję. Na ostatnim okrążeniu Lukas, tempo minuta 21.232, Tomasz minuta 21.870. Także rewelacyjne tempo Lukasa, no zobaczymy. Jak na tym okrążeniu. Mamy atak Folego na Libika, ale chyba nie na tym razem. Jest coraz bliżej, już siedzimy na zderzaku. Ja jestem ciekawy tempa tutaj Davida Clarka, który miał te problemy w początkowej fazie wyścigu. Ja wiem, że doszło tam do kontaktu. W tym momencie zajmuje czwartą pozycję, no i tu dobiera nam się do Briana. Nie, Brian jest zdublowany, przepraszam, ale ma się troszeczkę tutaj nie pomaga Davidowi. Widzimy wręcz nawet przeszkadza. Nie, Brian jest czwarty w tym momencie, David jest piąty właśnie, to jest walka o czwartą pozycję. Ma jakieś problemy z telemetrią.
Tomasz Kawecki na ostatnim okrążeniu szybciej pojechał niż Lukas. Chyba jednak Lukas, przynajmniej na tym stincie, nie miał szans doścignięcia Tomasza. Adam Scholl uciekł już Tomaszowi na 5 sekund i 735 tysięcy. A tymczasem David Clark wciąż za tylnym spoilerem Briana Farona i jak dotąd nie może sobie poradzić z tym zawodnikiem. Zobaczymy, czy znajdzie jakiś sposób. No, Brian jakieś spore problemy na tych dohamowaniach. Blokuje te opony i w tym momencie stwarza możliwość dla Davida, który w tym momencie wjeżdża na wewnętrzną i chyba niebawem wyprzedzi Briana, który no, spore problemy. Blokuje te opony. No, także Briana czeka w niedalekiej przyszłości kolejna wizyta w boksach. Widzimy, że już te opony już nie trzymają, już się blokują, już jest coraz gorsze tempo. No Brian zawsze ma taki styl jadący, zauważyłeś tego? No dosyć no, agresywny, a zobaczymy, czy to się opłaci na przestrzeni wyścigu całego. No to nie jest według mnie najlepszy styl, bo jednak zrzuca opon są, a zysku raczej podczas blokowania opon no, nie tutaj ma żadnych, w przypadku Briana możemy się spodziewać jednej wizyty w boksach więcej na pewno. Być może to będą trzy zjazdy. Już no może być nawet więcej. Kończymy 21 okrążenie. Pierwszy pit stop wykonywali w okolicach 10 okrążenia, okrążenie mamy 43. Tak więc jest. No tutaj może dojść nawet do 4 pit stopów niektórych. Dojazd do T1 będzie atak? Nie, Brian pilnuje wewnętrznej, ale potężnie blokuje te opony koła. Na pewno ty nie jest zadowolony z takiego postępowania. Blokuje jak tylko potrafi tutaj Davida. Już dojechał Szymonek do nich już. Tutaj Szymonek na szóstej pozycji i za chwilę na pewno dojdzie do jakiejś wymiany ciosów. A za zakrętem już było widać Chrisa Kaczmarkiewicza. Tak, o już tutaj już jest twarda walka, już ale w zakręcie nie teraz. Między tą trójką. Zobaczymy. A tak jak mówiłem, za nim już Szymonek, a dalej Rosiuk bardzo blisko. No niestety zawodnik musi jechać tempem oponenta jadącego z przodu. Tu nie dochodzi do takich łatwych i szybkich manewrów wyprzedzania jak w serii a teraz F1. Może coś? Nie, jeszcze chyba nie. No na pewno Davida zwalnia w momencie Brian i to dość mocno. No na pewno, myślę, że całkiem świadomie blokuje go, bo to jest byłoby nie było walka o czwartą pozycję, sporo punktów. Teraz może być ciekawa sytuacja. Tak jest, okrążenie numer 22, dojazd do pierwszego zakrętu. Tam przed nimi wyjeżdża z boksu w tym momencie Adam Scholl. Kto wyjdzie zwycięsko z tego całego zamieszania? Lukas i Tomasz Kawecki razem z boksu hamowanie. Lukas i Tomasz Kawecki w jednym momencie z boksu. Lukas wyszedł zwycięsko. No i mamy tutaj atak z kolei Davida, ale Brian trzyma wewnętrzną, trzyma, już nam się zrobiła czwórka zawodników, już to wszystko wmieszał się nam Chris Kaczmarkiewicz, który w tym momencie minął Szymonka i zajmuje czwartą pozycję po kolejnych wizytach w boksie. Połówki. Brian niesamowicie trzyma za sobą tą trójkę rywali. Nie wiem jak długo jeszcze jest w stanie ich tutaj utrzymać, ale naprawdę imponuje stylem jazdy. Teraz chyba już defensywnym, ale już jesteśmy na prostej przed ostatnią szykaną i widzimy, że straci dużo wyższa prędkość więcej. Davida już jest przed Brianem, jeszcze w to wszystko wymiesza się został Chris, Davida jeżdża na trawę i Chris opóźnia mocno hamowanie, doszło do kontaktu między Chrisem i Davidem, ale bez zmian w pozycjach. Brian zjeżdża. No i Brian w tym momencie skapitulował, zjeżdża do boksu. No czas najwyższy, to już te opony już nie trzymały od dłuższego czasu, zanim w sukurs idzie Szymonek, który również zjeżdża na swój pit stop kolejny. Będziemy mieć pojedynek w boksach, zobaczymy kto wygra. No na pewno, która ekipa uwinie się szybciej. A tymczasem w dalszej walce na torze został Chris Kaczmarkiewicz i David Clark. Naprawdę
wielka postawa Chrisa. No, wiem, że naprawdę mozolne przygotowania. Chris jest z tego znany, że bardzo solidnie przygotowuje się do każdego wyścigu. Szymonek wyprzedził Ryana w boksach. Udało mu się. Także ekipa Szymonka szybsza. Szymonka lepsze tempo, chyba lepsze treningi. Albo więcej paliwa tankowa w Ryana. Być może też, taka może być prawda. A tymczasem problemy od racera, który przeszczeliwuje chyba to jeden. Koniec. Oj, wbił się nam w bandę poważnie. Urwał sobie spoiler i inne jeszcze chyba elementy aerodynamiczne. Zobaczymy, czy będzie w stanie kontynuować jazdę. W tym momencie możemy powiedzieć moc to zespołu. Chyba nie. Nowego zespołu, chyba to będzie już koniec wyścigu dla Old Racera. Tak jest, w tym momencie Old Racer wycofuje się nam z wyścigu na 24 okrążeniu, także no, niesamowity pech tego zawodnika. Aczkolwiek jest to pierwsza osoba, która kończy nam wyścig. Odpada nam z wyścigu, niestety. Jest to już ponad 50% okrążeń. Tak jest, jesteśmy właśnie w tym momencie na półmetku. Na 24 okrążeniu. 43 przewidzianych. Także zawodnicy mają już spory dystans za sobą. I tyle samo przed sobą. Zobaczymy, kto najlepiej rozegra strategicznie tą drugą połówkę tego wyścigu. Tomasz Kowalski jest blisko Lukasa. No, warto nadmienić, że w tym momencie na pozycji lidera znajduje się nam Adam Show. Świetna postawa tego zawodnika. Na drugie miejsce przebił nam się Lukas. Także przebił nam się również Lukas na drugą pozycję. Trzecie miejsce zajmuje Tomasz Kawecki, który tuż za Lukasem podąża niczym cień. Widać, że kolejne miejsce jest to David Clark. My też się nie obyliśmy bez problemów technicznych, bo gdzieś zaginął nam niebaso. Tak jest. Panowie w studiu się nie postarali. No, miejmy nadzieję, że łączność zostanie przywrócona. Wróćmy do tego, co jest na torze. A tymczasem walka na torze, tak jest, niezmiennie o drugą pozycję. Rosiu Szymonek i Chris. Jest to walka o pozycję numer. Numer 5, tak jest. Aktualnie tą pozycję zajmuje nam Chris. O, ostra walka w T1, widzimy Szymonek opóźnia hamowanie, za wszelką cenę chce się pokazać. Miejmy nadzieję, że nie przeszarżuje. Znamy tego zawodnika z szybkiej, dobrej jazdy. Jak dotąd mało kontaktowy, zobaczymy jak będzie to na tym torze, który jak widzimy jest dość mocno kontaktową pętlą. Naprawdę, żeby tutaj wyprzedzić, trzeba odważnie atakować w tych krętych sekcjach toru. Rosiu na samym początku miał spore problemy, ale no, zawodnicy dojeżdżają w tym momencie właśnie do dublowanego Alfika, jak to przebiegnie, no tym razem bez problemów. Oj, problemy Rosia i stawia swój bolid bokiem. Już wraca na tor, ale niestety traci pozycję i w tym momencie spada na 8 miejsce. Na szczęście chyba tam się nic nie stało. Pech tego zawodnika i w tym momencie jeszcze wyprzedza go Brian Farron. I Rosie spada na 9 miejsce, także niestety, tempo to jedno, ale uważna i rozważna jazda. Przede wszystkim utrzymywanie się w linii toru to też podstawa na tym obiekcie. Aczkolwiek ten Rosie robi pewien pisk. Być może są to już zużyte opony, które nie pozwalają na szybko jazdę. Doszły mi ogólnie słuchy, że opony różnie się zużywają w różnych autach, w różnych modelach. No, według informacji od naszego dostawcy ogólnienia IRG Tires powinny się zużywać równo, no ale... Ale jednak wiemy, że tak są tu różne modele o troszeczkę o zbliżonej, aczkolwiek różniącej się
konstrukcji i osiągach również, także też każdy zawodnik może pod siebie poustawiać w pewnym zakresie te wszystkie elementy. Wiadomo też, że zawodnicy różnią się stylem jazdy i de facto opona w tych bolidach sprawuje się zupełnie inaczej u każdego zawodnika. Danonek już dwa okrążenia do cyngu, dwukrotnie zdobywany. Ale jest to debiut tego zawodnika chyba. No jeżeli dojedzie, to na pewno będzie sukces dla niego. No na pewno to każdy ma inne priorytety. Wiadomo, że priorytetem tego zawodnika jest na pewno przede wszystkim ukończenie tego wyścigu. Myślę, że to będzie spory sukces. Jak tylko wykaże się równym, dobrym tempem, myślę, że ta pozycja na mecie będzie zadowalająca dla zespołu. Na pewno dojechanie swoim debiutanckim wyścigu jest dobre i dla niego, i dla sponsorów. Być może nawet znajdzie się jakiś team chętny go zatrudnić. No wiem, że bycie w tej serii to zajmuje zazwyczaj kilka wyścigów, także życzymy powodzenia i dalszych sukcesów dla tego zawodnika. A wracając do czołówki, Tomasz Kawelski traci już 11 sekund, a nadal bardzo blisko za nim Lukas. A za Lukasem jedzie Foli, który znajduje się w tym momencie na 15 pozycji, ale prezentuje, jak widzimy, dużo lepsze tempo od jadącej przed nim dwójki. Na pewno miałby tutaj ochotę na oddublowanie się, niestety jest zdublowany i zobaczymy, czy zawodnicy przed nim pozwolą na oddublowanie się w tym przypadku mogłoby nie być korzystne, bo pewnie by miał cały czas niebieską flagę. Na pewno, ale widzimy, że ten zawodnik jest w stanie jechać dużo lepszym, szybszym tempem niż ta podróżująca przed nim dwójka. No niestety Foli 15 miejsce jest skazany na podróżowanie tempem w tym momencie Lukasa. Ale na szczęście zawodnicy dojeżdżają do 14 Bibika, którego w tym momencie dublują i Foli na tym na pewno dużo zyska. Już zbliżył się do 14 Bibika i będzie go wyprzedzał, co też czyni w tym momencie z ogromną Bibik łatwością. Bibik chyba myślał, że Bibik to jest chyba się nie spodziewał, osoba, że to jest zdublowany zawodnik za tą dwójką jedzie. Chyba tak. No nie zorientował nam się w porę Bibik i stracił pozycję. A Foli dzięki temu awansował na 14 lokaty. Bez jakiejkolwiek walki. No jak widać, można w różny sposób tutaj awansować. A tymczasem wracając do czołówki, niezmiennie na prowadzeniu Adam Show, drugi Tomasz Kawecki, trzeci Lukas, czwarty David Clark, który po kłopotach w początkowej fazie wyścigu, no bardzo dobra pozycja. Piąty Chris Kaczmarkiewicz, szósty tu za nim Szymonek, tak jest cały czas na ogonie Chrisa. Siódme miejsce jest to Brian, tu za nim Rosie, pozycja numer 8. Dziewiąty w tym momencie Michał Mazurek, który zalicza swój kolejny pit stop w boksach i spada nam na kolejne pozycje. Jedenasty Michał Omelan, Red Sam, który pomimo tej ogromnej ilości przygotowań, ogromnej ilości przejechanych testowych okrążeń, pozycja numer 10 dopiero w tym momencie. O, zobaczymy, jak to się rozwinie w dalszej fazie wyścigu. 12 Bomberman, 13 Brovex, 14 Foli, podróżujący niczym cień za Lukasem, 15 Bibi, który w tym momencie na 30 okrążeniu wyjeżdża na swój chyba już ostatni pit stop. I 16 nasz ulubieniec, czyli Alfik. Michał Omelan na pewno zyska jeszcze jedną pozycję, bo Rosiu jeszcze nie odniósł. Oj, tutaj Alfik, jaka ostra walka z Alfikiem a Tomasem Ilsbruksem. To jest 17 pozycja Tomasa. Atakował tutaj w szykanie Alfika, no i doszło tam do kontaktu. Bez precedensu tam próbował się wcisnąć. Na szczęście Alfik naprawdę jakiś bez większych konsekwencji. Nie ten Alfik.
No ale tutaj nie było winy Alfita, tutaj Tomasz troszeczkę spóźnił to hamowanie. A pozycja numer 18, widzimy Michał Plachecki. Mało mówiliśmy o tym zawodniku. Dosyć świeży zawodnik w naszej lidze, ale widzimy, prezentuje równe, dobre tempo jak dla siebie, dla zespołu. Bardzo ładna, rozważna jazda. Jak na razie pozycja numer 18. No na początku te problemy i wydaje, że to on zgubił maskę. Dlatego jest tak mocno z tyłu. No ale miejmy nadzieję, że z wyścigu na wyścig będzie nam się ten zawodnik rozkręcał. Jeszcze nam zaprezentuje dobre, szybkie tempo w kolejnych wyścigach. A tymczasem walka o drugą pozycję, Tomasz Kawecki z Lukasem. Widzimy, że opony w bolidzie Lukasa się zużyły i Tomasz w tym momencie bez pardonu atakuje Lukasa w pierwszym sektorze. No, to zakręt i kolejny kontakt dochodzi. Obijają się ci zawodnicy niemiłosiernie. Oj, wymiana ciosów i Lukas bez pardonu wypycha Tomasza z toru. I tu na pewno Tomasz będzie kara. Ląduje na poboczu, no na pewno nie jest pocieszony ten zawodnik w tym momencie. 31 okrążenie. Zobaczymy, czy Lukas i Tomasz spada nam na trzecie miejsce, ale Lukas chyba doszedł tam swoją winę, bo poczekał tutaj nam na zawodnika, oddał pozycję bez walki. Ma nadzieję, że sędziowie uwzględnią to w swoim raporcie. Miejmy nadzieję, że tak też się stanie. Ale Tomasz chyba jednak zahaczył tam o bandę podczas tego swojego wypadu poza tor. No na pewno auto Tomasza ucierpiało w tym zwarciu bokserskim. Wiadomo, że teraz nie straci na tym, na tempie. No zobaczymy, no, na pewno jest to woda na młyn dla Adama Show, który w tym momencie właśnie wyjeżdża ze swojego ostatniego pit stopu. I w tym momencie spada za Tomasa i za Lukasa, który niesamowicie opóźnia hamowanie i oj. I mamy tutaj zaciętą walkę o pozycję numer 1 między tą trójką. Widać, że Tomasz zdenerwowany dość mocno, bo aż światłami no, po nich. Poddenerwowany na pewno na Lukasa i w tym momencie ty również bez pardonu tutaj atakuje nam. Lukasa wychodzi w tym momencie na drugą pozycję. Zobaczymy, jak na to wszystko odpowie Lukas, który najwyraźniej nie może pogodzić się ze stratą tej pozycji. O, i popełnia, no niestety, błąd na wyjściu zakrętu, stawia Lukasa bokiem. Oj, niebezpieczny powrót na tor Lukasa. No i spada nam tutaj ten wojowniczy, jakże Lukas na piątą pozycję. Adrenalina. Także Tomasza emocje wzięły poszło. Górę i no niestety gorąca głowa, duże emocje nie są tutaj sprzymierzeńcem dla zawodników. Jak wspominałem na początku, Tomasz chce udowodnić, że umie jeździć po tych dwóch ostatnich wyścigach, chce udowodnić, że no, wiemy to wszyscy, że na pewno umie jeździć, ale jak chce udowodnić, że umie w pierwszej trójce dojeżdżać. No zobaczymy, czy to udowodni tutaj. Lukas zjeżdża na pit stop. Tutaj dużo większe szanse. Tomasz też jest w boksach w tym momencie. Także dlatego pokrywają strategię lidera. Pit stop. Myślę, że jednak Adam Show ma już zapewnione zwycięstwo, o ile się coś nie wydarzy. O ile tam się nic nie wydarzy, opony będą spisywać się dobrze. No, myślę, że Adam pit stop niedawno. Okrążenie się na tym okrążeniu, tak jest. Więc tutaj to myślę, że te 10 okrążeń na spokojnie wytrzymają, jak to... Myślę, że nie powinno być większych problemów. Chyba, że naprawdę jakieś problemy techniczne wygodnie. A tymczasem na drugiej pozycji tutaj mój faworyt tego wyścigu niestety przez problemy na początku nie był w stanie tutaj podjąć walki o zwycięstwo, ale w tym momencie drugie miejsce David Clark. Michał Omelan zjeżdża nam na pit stop, swój trzeci. No ciekawe, czy to nie była trochę strategia na wyrost, bo jednak prawdopodobnie wielu pojedzie na dwa pit stopy. Szczególnie tych, z którymi walczył. No, ale widzimy również też pozycja numer 13, Browes, który również w boksach, także... Oraz Foley też zjeżdża numer 14, także... Końcówka. Stawki, podobna strategia.
Wrócił nam chyba Mordaso, halo, halo? Nadal chyba jakieś problemy, bo tylko trzaski słychać. No dobrze, no to wróćmy do wyścigu. Pozycja numer 9. Śmigiel, bardzo doświadczony zawodnik, chwalony po wyścigu w Moskwie, który, wspomnijmy, będzie powtórzony. Zjeżdża nam w tym momencie na swój ostatni pit stop. Spada nam na 10. pozycję w tym momencie. Równe, dobre tempo, bez przygód, bez kontaktów z innymi zawodnikami. Coś się dzieje. Oj, ale tak, coś tak chyba wolno mówimy, jakieś chyba paliwa kolosalne brak. Problemy. No, czy paliwa zabrakło paliwa? Cóż za pech tego zawodnika. No, niesamowity. Naprawdę, no. Niesamowity pech tuż na alei serwisowej. Nie wiem, czy tam mechanicy jeszcze dadzą radę go dopchać do boksu. Już widzimy, że w tym momencie nie. Przepisy zabrakło. Niesamowity pech tego zawodnika. I wycofuje nam się z wyścigu. No. Nieprawdopodobne, w takim momencie dosłownie kilkadziesiąt metrów zabrakło, żeby odbyć swój ostatni pit stop. No cóż, kolejny zawodnik odpada nam z wyścigu, jest to drugi zawodnik, który w tym momencie odpada nam z wyścigu. I już tylko 18 zawodników bierze udział w dalszej części tego widowiska. Banonek 3 okrążenia do tyłu, ale się trzyma. No i także dzielna postawa tego zawodnika. Życzymy mu dojechania tego wyścigu do mety. A no tymczasem po ostatniej rundzie pit stopów najlepszym tempem legitymuje nam się tutaj nie kto inny jak Szymonek. Minuta 20.246 jest to w tym momencie rekord torów, rekord okrążenia. Zobaczymy, jak Alfikowi będzie szło w tych ostatnich metrach, bo on ma szczęście, że mu braknie paliwa na sam koniec. Tak jak chociażby ostatnio w Moskwie, nie? Kiedy to bodajże Szymonek czy Wiktor próbowali go zepchnąć, niestety nie udało się. A tymczasem David był w boksach. I w tym momencie zajmuje rewelacyjne trzecie miejsce, także po wizytach w boksach zyskał nam ten zawodnik. Tomasz Kawecki niestety już nie ma szans na pierwsze miejsce. Strata 24 sekund na niecałe 7 okrążeń do mety jest. A myślę, że tutaj już się nic nie powinno wielkiego wydarzyć, aczkolwiek wiemy, jak techniczny jest to obieg, techniczny tor Nürburgring. I tutaj bardzo łatwo błąd, wystarczy jedno złe wjechanie w zakręt, gdzieś tam może postawić auto bokiem i już może być spora strata czasowa. No, czego nie życzymy nikomu, aczkolwiek trzeba tutaj dosyć mocno uważać. Pozycje 3, 4, 5 mogą jeszcze nam do końca wyścigu przysporzyć emocji. Jest to David, no, jak widzimy, na pewno będzie zacięta walka. Widzimy, że Chris ma tutaj ochotę na pozycję numer 3. Znajduje się tuż za Davidem Clarkiem. Widzimy, że ma bardzo dobrą prędkość. Dojazd do ostatniej szykany. Już bardzo blisko Chris, za tylnym spoilerem Davida. Widzimy, jak agresywnie, jak bardzo chce ten zawodnik tutaj chociaż załapać się na podium. I raczyć się szampanem. Ostatnie okrążenie spośród tej trójki to David był tutaj najwolniejszy. Minuta 21.169. Czwarty i piąty Szymonek. Czwarty Chris i piąty Szymonek. Minuta 24.100. Także ci zawodnicy jadą dużo lepszym tempem niż David. A może to tylko niedogrzane opony. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało na tym 37. okrążeniu. No to też swoje robi te niedogrzane opony, bo widzieliśmy już sytuację wcześniej, że wszyscy wiemy, zawodnik, który wyjeżdżał, to
półtorej, dwóch okrążeń, zanim ta opona zacznie prawidłowo prasować, złapie odpowiednią temperaturę. Aczkolwiek poprzez wolniejszą jazdę Davida już Szymonek dogoni Chrisa. Jest naprawdę blisko. Że może tutaj jeszcze dojść do wielu ciekawych rozwiązań. Ta trójka, a tymczasem 11 Michał jest... Omelan zabiera nam się do 10 Bombermana. P1. Oj, ale po zewnętrznej Michał próbuje objechać, nie ma kontaktu. Ładnie, bardzo ładnie. Bardzo czyste, czysty, ładny manewr. Oj, tutaj Bomberman, no nie, postawiło przesadził auto bokiem, niebezpieczny powrót na tor, ale odbyło się bez konsekwencji. No jedyne konsekwencje, strata dwóch pozycji przez Bombermana. Aczkolwiek to była jego wina, gdyż jednak to jemu tylko... No nie opanował auta, nie opanował. Tam za duże obroty jednak na tylnej osi i postawiło bolid bokiem. I za mało doświadczenia w efekcie czego? Chyba tak, ale na pewno z wyścigu na wyścig będzie to doświadczenie już na pewno w następnym wyścigu. Ten zawodnik nie popełni tego samego błędu. Tak, będzie to ładny wynik, jeżeli dojedzie na tej 11 pozycji, bo jest... Jak najbardziej, tak. Frekwencja wysoka, także 11 miejsce powinno cieszyć. No i Michał Omelan, 10 pozycja w tym momencie. Przed nim podróżuje Michał Mazurek. Ale chyba ciężko będzie go dogonić. No, niekoniecznie. Michał, ostatnie okrążenie dosyć kiepskie, tempo minuta 23. Zobaczmy, jak to się kształtuje. Mamy tutaj dwóch Michałów, więc... Mamy Michała Mazurka i Michała Omelana, więc troszeczkę tak powiedziałeś. Także będzie pojedynek, tak, między imiennikami. Głównie trzech Michałów mamy w stawce. Jak widzimy, jest to dosyć popularne imię w serii DTM. A widzimy, że David Clark odjechał nam tutaj. Czyli jednak chyba trzecie dobrze miejsce będzie dla Davida, tak jest. Czyli jednak to była tylko kwestia dogrzania opon i David już tutaj znakomitym tempem nam... No w tym momencie ma przez sobą dublowanych zawodników, także będą go troszeczkę blokowali. A czwarta pozycja i piąta to na pewno będzie tutaj walka do samego końca między Chrisem Kaczmarkiewiczem a Szymonkiem. Zobaczymy, który z tych zawodników lepiej zaoszczędzi opony i będzie w stanie w końcówce zaatakować. Myślę, że część osób też dostanie co najmniej reprymendę za wyjazdy poza tor, bo jednak widać, że wielu próbuje zyskać, wyjeżdżając czterema kołami. Troszeczkę poza czasu. No, na pewno czuję na oko trójki sędziowskiej temu się przyjrzy. Liczymy też na pewne reprymendy co do tutaj zbyt walecznych postawy kilku zawodników na torze. Miejmy nadzieję, że... Davida, Czarnika. Tak jest, oraz innych zawodników. Tam na początku też były przepychanki między innymi zawodnikami. Miejmy nadzieję, że komisja sędziowska w skuteczny sposób wywoła do rozumu, troszeczkę do bardziej przemyśliwej jazdy w duchu fair play całą stawkę. No ale taka jest seria DTM, nie ma ustępstw, twarda rywalizacja od początku do samego końca. Wszyscy to dobrze znamy. Brian Harum jest blisko Rosia. Być może jeszcze będzie w ciągu tych trzech okrążeń walka o siódmą lokatę. Niecałych trzech okrążeń. Patrząc po czasach okrążeń, to ostatnie okrążenie lepszym tempem przejechał Rosiu. Minuta 21.162. Tutaj Brian stracił troszeczkę, bo to było minuta 21.909.
Także zobaczymy, czy Rościul nie odjedzie nam tutaj od Briana, czy to jakieś chwilowe problemy tylko. Tutaj Briana. A w czołówce niezmiennie na prowadzeniu Adam Show, który widzimy troszeczkę traci tempem do drugiego Tomasza Kaweckiego, ale myślę, że może sobie pozwolić na bardziej oszczędną jazdę. No, przewaga jego jest dosyć spora. W tym momencie mamy już dwóch kierowców, którzy mają dwa okrążenia do tyłu. Jest to Michał Pochecki i Alpik. Dodatkowo na nogach cały czas trzy duble. A po jednym dublu, o już teraz nawet dwa duble ma Bibik. Po jednym mamy Toma, Ilsbruksa, Brobeksa, Polego, Bombermana i Michała Omerana. Znajdujemy się tutaj na przedostatnim okrążeniu w tym momencie. Niezmiennie na czele stawki Adam Show, drugi Tomasz Kawecki, trzeci David Clark, czwarty Chris, piąty Szymonek, szósty Lukasz, siódmy Rosiu, ósmy Brian Farron, dziewiąty Michał Mazurek i dziesiątkę zamyka nam Michał Omelan. Jeszcze tak na sam koniec chciałbym wspomnieć, że w stawce mamy zaledwie 3 auta BMW. Także widzimy niestety... I 6 Mercedesów. Reszta to Audi. W odwrocie BMW. No i widzimy ostatnie okrążenie. Ostatnie próby ataku Szymonka na Chrisa. Jest to walka o czwarte miejsce. Zobaczymy, który z tych zawodników. Myślę, że się jednak już nie uda tutaj. No jeszcze przed nim jedzie Foli. Jedzie przed nimi Foli, który będzie dublowany. Zobaczymy, może coś z tego wyniknąć. Za duża strata jednak. To już są ostatnie końcowe metry, że jeszcze mogli przejechać jeszcze jedno okrążenie, to być może... Adam Show w tym momencie przejechał nam linię mety. Gratulacje, zwycięstwo dla Adama. Drugie miejsce wjeżdża nam na prostą start meta Tomasz Kawecki. Zasłużona trzecia lokata dla Davida Clarka. Czwarte miejsce Chris Kaczmarkiewicz, piąty tu za nim Szymonek. Szóste miejsce to będzie Lukas, aczkolwiek Rosiu jeszcze jakieś dramatyczne próby ataku w ostatnim zakręcie. Czy się nie, uda? Daleko, nie, chyba daleko. Już nie. Lepsze wyjście Lukasa, także dramatyczna końcówka. Szóste miejsce Lukas, siódme Rosiu. Ósma pozycja Brian Farron. Po dziewiąte miejsce zmierza nam tutaj Michał Mazurek. Dalej już ze sporą stratą podróżuje nam Michał Omelan, który już przejechał linię mety. Tak jest, bo to był zdublowany zawodnik. 11 dojechał Bomberman, 12 Foli, 13 Broweks, 14 Tom Ilsbruks, 15 Alfik, 16 Michał Płachecki, 17 Bibik, 18 Danonak. Na 19 miejscu jest nasz pechowiec, któremu zabrakło paru metrów, żeby zatankować, czyli Śmigiel, i jedyny pechowiec, który miał wypadek uniemożliwiający mu dalej jechać, czyli Old Racer. Także widzimy, że spora frekwencja, spora skuteczność w dojechaniu do mety, także gratulujemy. 18 zawodników, ładnie. Którym to się udało, tak jest. Tutaj wspieramy, tutaj łączymy się w myślach, dobre fluidy wysyłamy pechowej dwójce, czyli Śmiglowi oraz Old Racerowi. Życzymy im lepszego wyniku w kolejnych wyścigach. No i gratulacje dla zwycięzcy, Adam Show.